Tak, powiedz kilka słów z piwkiem. Jesteśmy w Good Friday w Tel Awiwie. Doleciliśmy z 2 godzinki temu i idziemy nad morze, bo mamy piwo. Ten naszego hotel, który wybrałam, jest super, bo wino i piwo jest za darmo. Kto dzisiaj sponsoruje piwo? Kto dzisiaj sponsoruje browara? Może ty iść. Albo dobra, ja pójdę. Ja sobie mam. Ruje hotel Saul. Czyli Minia, bo Minia za to zapłaciła. 2,5 zł za noc, także nie jest źle. Więc dobre to, że Minio może mniej zostanie w jego pocket na kolację. Nie wyda tyle.
Wyluzował się za bardzo. Jesteśmy w Tel Awiw. Chcemy dojść na Jaffę, tylko mi się już się tak zsynchronił. Jeszcze chcę dokupić marykę i kokainę, mówi do mnie. Przecież nie do pomyślenia. Mamusi, tak nie puszczaj. Dziękujemy, do widzenia. And now it's closed, but did you go to the hummus place? Not yet. You mean the... Abu Hassan. Abu Hassan, you should check it out. Then where is that? You have Google Maps, I'll Google it far from here? But it's not open now, it's tomorrow at noon. Poland? Katowice? No. Lublin. Świebodzice. Katowice, yeah. So this is Abu Hassan. Yeah. I think this is...
No, look at him. Then, anyway, then you said that's the road, which is the main road for Jaffa and You have three spots. Yeah. The main square here with a nice tower. Yeah. That's the Hajj Kahil. Yeah, the main one. Yeah. The seafood. Yeah. The port. Yeah. Hummus. Abu Hassan. Okay. Abu Hassan. And the flea market, all kind of restaurants, but I know only this one. Okay. Okay. You are from here. Mi się wierzą, oni o to dają już na start, o to wszystko. Ali, chodź. Give me the chair, proszę. Ja. No tak próbuj, powiedz co najlepsze. No nie wiem, no tego jest tyle. شوي صغير وتنزل خي بس بدك تتحمل وينه تمام كوشين ماخذينه هذا مولا هذا زياده كوشين زياده عم يتسمع شو كويس بشنا ما تليني ما اخذ ما اخذ ايش هذا ها 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 To jak ci smakowało, żabciu? To plamery są. Nie, no. Umarłam. Czemu to przyniosłeś, żebyśmy to zakończyli? Weź się go zapytaj, kotek, bo ja zaraz pęknę przecież. Czekaj, no. Ale ty sobie nie rób żartów, to jest plater, to jest dla całej rodziny, to jest plater. Na wynos? Na co? Na wynos, ale ja poważnie mówię na wynos to. Na wynos się weźmie, bo przecież w nocy skłód nie je. Mi się ogląda jak wielki boczuś baleron, ulany w takim smażonym pończuszku na tym. Na smalczuszku z takimi powidłami różanymi, oblaną grubą ilością lukru i posypaną wirkami kokosowymi. Dajcie teraz na gamę. No też poczekaj, za chwilę sobie dojesz. Chcesz jeszcze placków trochę? Musika ci jeszcze przyniosą może. Jezu, niech on sobie żartów nawet nie robi. No a przyniosł nasze. Ja nie wiem, nie? Może się musisz dojadać. To tak powiedz coś, żabciu moja. Nie mogę, bo ja się tak najadłam, to zaraz eksploduję. No, ty się najadłeś, żabusiu. Tego było po prostu. A co takiego dobrego jadłeś dzisiaj? No, takie mezy, co żeśmy zawsze oczekiwali, że zjemy w Turcji, w Istanbule. Czyli spełniłaś swoje kulinarne... Tak, ale nie w Turcji, tylko niestety w Tel Aviv, w Izraelu. To źle? No ja sobie kojarzyłam takie mezy bardziej z Istanbula. Z muzułmanami, które zjedliśmy w muzułmańskiej knajpie. No i dlatego było takie pyszne, pyszne, pyszne. Ale zaraz eksploduje. Już mi jest niedobrze, a mi się już czasem... Jeszcze on by tak chciał wypić 10 piw, 2 litry wina i popić jeszcze z jakimś spirytusem z litru. Co? Tak, no to tak kiwnij kamerą, że tak. Będzie znaczyło, że tak. Na ruki mi, niech ci tak ręka zadrzy w lewo, w górę, w dół. Co ty opowiadasz, kotek, co historie jakieś? No ja cię też tak trochę ponapowam, bo ty nie trzeba. A czemu żeśmy jabłuszka nie wzięli? Ale wiecie co, mamunia będzie oglądać na YouTubie, mamunia to już tak przytył i pan to powiedział, że na pewno nie chce z tego zasobowiszać czasu. Ma takiego wielkiego bębena. Tak, ale ty też masz fałdę. Gdzie? Źle schudłam. Instrukcja obsługi siszy. Instrukcja obsługi siszy minia. To jest minio. Ja mówię, Misiek, to nie powinno być drugą stronę, on do mnie coś ty zwariowało, ja tak przekręciłam na drugą stronę. Thank you.
No chodź, spóźnialska. Idzie spóźnialska i niesłowna. Musisz kogoś wziąć, że ty chcesz po prostu mieć swój komfort, siłę. No bez telefonu nie mam swojego komfortu, ani bez drona. A to przecież ja ci nie mówiłam, że masz sobie nie wziąć drona. Jest woda gazonowa? Jest, z kija. A zaraz będziesz... Chciałbym taką mocną tą kawę, że nie wiem. Naprawdę? Strasznie. Tu mamy cały barek. Tą to wino dobre. To pierwsze z prawej, kotek. Żeś samego rana próbował? No nie. To pierwsze i trzecie jest dobre. Malbec, a to zmienili dzisiaj butelki. Trzeba tu przyjść się nastukać później, co będziemy płacić. Właśnie. Tak? Ja ci już nagrywam, kotuś. Shalom. Pozdrawiam gorąco z Tel Awiwu. Tak więc to jest nasz barek. Tutaj mamy napoje zimne. Pod bieżącą wodą. Woda zimna, ciągła. Stały dopływ. I następnie drugi kurek obsługuje wodę gazowaną. Dobra, świeża, może ziejąca. Tylko szklaneczki małe. Proszę. Zapraszam, be my guest, tak? Następnie, trzeci kureczek to jest tak zwana para do podgrzewania mleka. Tutaj następnie jest z rodziny Nespresso, taka podgrzewajka, pałałajka do podgrzewania mleczka. Można sobie zrobić frappuccino, cappuccino, co kto chce. To jest taka, to jest taka pik. Nieudany eksperymentalny model Nespresso. Niestety kawa dzisiaj wyszła za mocna. Leje się ciurkiem, już tutaj pokażę. Kotuś, to tak robisz reklamę tego hotelu, czy o co to chodzi? Taki. Dobrze, to wsadzamy tak, kapsułeczkę, tak, szklaneczkę i tu jest niestety tylko jeden program, Distoretto, czyli wychodzi taka malutka, taki mały szczeniaczek, diabełeczek, obcinaczek. Tutaj szklaneczki są płaskie, bo to jesteśmy u Żydków. Żydki nie chcą, żeby było za dużo sielane. Tak, że trzeba szklaneczkę do samej góry zapełnić. Kochanie, czyś ty zrobił znowu kawę? Co? Zrobiłeś kawę? I znowu nie wyszła ta kawa. I znowu właśnie ta kawa nie wyszła. Proszę, proszę. No to musi być zgłoszone i to musi być jakaś rekompensata za to. I popatrz, następna kawa nie wyszła. Ty kapsułę za chwilkę zabraknie. No. Nie gra. Ristoretto. Jeszcze raz, jeszcze jedno podejście, jeszcze jedna próba, tak? Dobra, przechodzimy do kolejnego elementu. Tu mamy cztery wina, zaprezentuję wino numer jeden. To jest lokalne wino, 11%, a nie to francuskie. Czyli to nie są izraelskie wina, wyroby ich lokalne. Ale to mogą być tylko ziarna, natomiast mi się wydaje, że cała taka florystyczna kwintesencja spoczywa pod pozycją numer 2. Jest to wino różowe, Drauz Roswein 2022, 12,5 wol. Bardzo kwiecisty, smaczysty smaczek. Będziemy go tastować dzisiaj o godzinie 17. I następnie, pozycja numer 4 z naszego tutaj pięknego, z naszej pięknej chłodziarni. Oj. To jest tak zwane wino lokalne. Właśnie o tym chciałem kilka słów tutaj napomnieć. To jest wino Ramat Negev Malbec. To jest wino ze szczepu właśnie malbekowatego z obszaru barneńskiego. To jest północno-wschodni obszar, tam gdzie jest właśnie strefa ta zagrożona. Natomiast ja mam taką konstelację, za chwilę tego wina może braknąć z uwagi na to, że jest 8 rano i mi się już no będzie ciągnąć z gnata. Jeszcze coś jeszcze można tutaj pokazać, co tutaj. Tutaj nic więcej nie ma. Na górze basenu nie ma, zakaz spalenia papierosów. Tyle, dziękuję bardzo. Ale z kim tutaj jesteś jeszcze, powiedz? A jestem tutaj, jestem tutaj z najwspanialszą osobą w ogóle, jakakolwiek była w moim pobliżu i w ogóle w moim życiu. To jest wybranka mojego serca, pani Agnieszka Asman.
kocham bezgranicznie, czasami chcę zabić, czasami kocham, to różnie bywa, to jest taka sinusoida, raz tu, rano chciałeś zabić, bo za długo, zaszło mi... Za chwilę już czuję, że mnie znowu źle nagrywa. No kotek, dobra, wyłączatki. Bo ta śmietra. Inna koka? Koka 5,90 szekeli, czyli około... Pani Jasmanówna dzisiaj jest? No? Tak, gdzie jesteś? Jesteśmy w Abu Hassan Hummus Place, the most popular place in Tel Aviv for three different kind of hummuses. One is a spicy one, one is hot and one is classic. I would say that was the one of the best hummus ever in not my life. Not the best? One of the best, I said. So not the best. Kind of almost number one. It's hard to say. We had delicious falafel, pita, and the way how they served with onion. A tu się ulało. No, i tyle. Dziękuję.
przypomina coś jeszcze słodkiego chyba chce. No. Bierzesz prysznic czy nóżki myjesz? Co robisz? Kochanie? I się zaczyna kabaret, ceremoniał. No i co, kochanie? Szkoda, że chleba białego takiego nie dał. Czego? Białego chlebka. A to co to je? Spicy? Thank you.
pytam, żeby chleb przyniósł. No, jak mogą nie mieć chleba tutaj? W którą stronę? On powiedział, że tam. Ale pójdziemy do tyłu z kolei. Kurwa, co to jest? Gdzie to jest? Na ciało. Jest to u ciebie. Magnesy? Takie nieszalonie fajne? Yeah, first time in Israel. Yeah.